Czasami klacze z małymi źrebietami,
wyruszają w drogę do Włoch. Są organizacje, które próbują wykupować konie, ale skala jest tak duża, że po prostu ich nie stać, żeby te wszystkie konie uratować. Ja się bardzo bałam tej części, bo mnie się chce płakać, jak ja o tym mówię. Przepraszam, jeśli uronię łzy. Tu jest tryptyk też, który pokazuje, ja pokazuję, jak te konie umierają. Gasnące życie, puste oko charakteryzuje już tego nieżywego konia. Kolejna grafika, jeśli się Państwo wczytają, tam jest tekst legendy o powstaniu konia arabskiego z garści południowego wiatru. No, końskie kopyta zbroczone krwią. Oglądajcie, zapraszam do oglądania, częstujcie się. Jak ktoś ma jakieś pytania, ja tu cały czas jestem do dyspozycji. Może ktoś o techniki spyta, może jakiś temat wywołałam. Także zapraszam do oglądania. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Tutaj od nas taki mały pikiecik. Dziękuję. I jeszcze chciałam tu bardzo podziękować Michałowi Kaszturze, który uświetnia dzisiaj nasz wieczór muzyką, więc myślę, że po otwarciu, jeszcze coś usłyszymy, prawda? Więc dziękuję bardzo. Zapraszam do rozmów z Olą, do zadawania pytań, bo myślę, że właśnie tak indywidualnie to zawsze są te wypowiedzi takie głębsze, takie mniej stresujące i prawdziwsze. Nie, ja jestem uczciwa do bólu, prawdę mówię. Zawsze. Zapraszamy, dziękuję.